Miasta regionu zabiegają zagranicznych partnerów. Grudziądz od ponad 20 lat współpracuje z niemieckim Gütersloh. Teraz do grona przyjaciół miasta dołączyło także chińskie Naaming. O tym, na jakiej niwie będzie ta współpraca się rozwijać, już za chwilę. My jesteśmy 6. miastem partnerskim Naningu, ale 2. w Europie po Klagenfurcie w Austrii. I dowiedzieliśmy się od Chińczyków, że to nastąpiło błyskawicznie. Czyli zadziałał tu pan konsul chiński z Gdańska. Myślę, że nasz konsulat też nas wspierał, jeżeli chodzi o polski konsulat w Kantonie. Natomiast myśmy od czasu do czasu mieli tu delegacje chińskie, zapoznali się, jaki ten Grudziądz jest, czym się zajmujemy, jak funkcjonujemy. I myślę, że to zdecydowało, że podpisali z nami umowę o partnerstwie i wzajemnej współpracy. Panie prezydencie, powiedział pan również, że ta współpraca, bardzo wam zależy na tej współpracy na niwie medycznej. To jest ta współpraca, która może od razu się rozpocząć, bo kulturalna, wiadomo, to jest ciągłość. Gospodarcza też jest uzależniona w Chinach głównie od czynników politycznych, o których też rozmawialiśmy. Natomiast możemy rozpocząć od medycznej. My mamy naprawdę znakomity szpital, znakomitą załogę. I mamy takie dziedziny leczenia, których moglibyśmy się od Chińczyków uczyć. Mam na myśli zwalczanie bólu i to bólu w różnych sytuacjach, nie tylko pooperacyjnych, ale i tego trwałego, ciągłego bólu, czyli z którym my w tej chwili też walczymy. Mamy tam swoje metody, ale one są farmakologiczne. Natomiast Chińczycy leczą ból od wielu, wielu wieków przy pomocy akupunktury, różnych innych form i to jest rzecz, którą oni robią najlepiej na świecie. Zwiedziliśmy Uniwersytet Medyczny, no bagatelka plus ich również instytuty badawcze, medyczne plus szpital kliniczny w tym uniwersytecie na 2,5 tysiąca łóżek. Zapoznaliśmy się z oddziałem leczenia bólu. Ból jest tam leczony przy pomocy akupunktury. Jest to bardzo skuteczne. Zaproponowałem Chińczykom wymianę kadry medycznej, staży, byli bardzo zainteresowani wymianą. Na przykład mogę sobie wyobrazić, że pracownicy chińscy, oczywiście znający język angielski, przyjeżdżają do naszego szpitala, a nasi do Naningu i zdobywają wiedzę i doświadczenie, wymieniamy się. My chcemy w Grudziądzu docelowo w jakimś tam czasie utworzyć takie centrum leczenia bólu. To w Polsce czegoś takiego nie ma, właśnie na bazie współpracy ze stroną chińską. Panie prezydencie, ale też bardzo istotna jest współpraca i wymiana gospodarcza. Czy w tym kierunku również to partnerstwo będzie się rozwijało? Tak, mamy w umowie partnerskiej wpisane, że będziemy współpracować na niwie gospodarczej z zachowaniem tych należytych proporcji. To znaczy Chińczycy, jeżeli wchodzą z gospodarką do Europy, to na potężne rozmiary, na ogromne inwestycje. Jednak ten tam środki, ten kapitał inwestycyjny w Chinach inaczej funkcjonuje niż w Polsce. U nas samorządy są bardziej samodzielne, głównie są to inwestorzy prywatni. W Chinach jednak jest ten czynnik polityczny, który decyduje. Mam nadzieję, że z czasem, bo pierwsza będzie, tak jak powiedziałem, ta wymiana medyczna, potem kulturalna i myślę, że nastąpi czas również na wymianę gospodarczą. Grudziądzka delegacja wyjechała z materiałami promującymi właśnie gospodarkę miasta, ale także tą ofertę kulturalno-turystyczną. Myśmy byli przygotowani, mieliśmy przygotowane foldery w części kulturalnej i gospodarczej, również w języku chińskim. Tam były i festiwal regionalny był, czyli Festiwal Muzyki Regionalnej, 13 już festiwal, który skupiał kraje sąsiednie, czyli kraje Azji, azjatyckie. Była również targi ASEAN Expo, również targi Azji i Oceanii. Ponad 40 krajów brało udział w tych targach. 4 tysiące wystawców, niezwykła rzecz. Odbyło się kilka spotkań, na których zaprezentowaliśmy nasze materiały reklamowe. Posialiśmy, zobaczymy jak z tego pola, co z tego pola wyrośnie. Panie prezydencie, Grudziądz niewątpliwie skorzysta na tej współpracy, na tym partnerstwie, a Chińczycy na co liczą? Czy mówili o tym, jak widzą tą współpracę i czego oczekują od Grudziądza? Odbyłem kilka rozmów z panem burmistrzem Naningu, z panem, no u nich jeszcze działają sekretarze tych komitetów partyjnych. Mam wrażenie, że to jest ta decydująca instancja w Chinach.
o współpracy, no oni na nas nie mówią Poland, no tak Poland, ale mówią Europa. Dla nich Europa i tak jest w stosunku do Chin mała terytorialnie część, więc oni chcą, tu są w środku Europy. Myślę, że będą łączyli również współpracę z Grudziądzem i z Polską, może z innymi krajami europejskimi, jako że no to taki minus jest, że to jest trochę daleko, wie pani, to jest trochę daleko i lecieć do tych Chin, jak na razie to są dosyć trudne połączenia te lotnicze. Natomiast oni są zainteresowani rozwojem gospodarczym w Europie. Mówił pan też o bardzo dobrej organizacji wszelkiego rodzaju wizyt, spotkań. Tak, tam pracuje nad tym ogromna ilość ludzi. Ogromna ilość ludzi. Sam Wydział Zagraniczny Urzędu Miasta w Naningu liczy 60 osób. Jest to coś niewyobrażalnego i tam każdy milimetr wizyty był przygotowany. Wszystkie pomieszczenia, cała oprawa, to było profesjonalnie. Myśmy podpisali porozumienie w obecności wszystkich miast partnerskich Naningu, w obecności państw, które brały udział w tym festiwalu regionalnym w takiej dużej sali. No było to niezwykle uroczyście, przerosło to wszelkie moje pojęcie o podpisywaniu tego rodzaju porozumień. Podpisane porozumienie łączyło się z pewną symboliką, do której Chińczycy przywiązują szczególną wagę. Symbole w Chinach mają ogromne znaczenie. W zasadzie one są na pierwszym miejscu. I symbole postępowania, czyli ta kolejność, kto ma być pierwszy, kto drugi. Ja przyznaję się, że w tych kontaktach tu w Polsce to tylko formy grzecznościowe powodowały tą symbolikę, u nich nie. U nich tak nie jest. Przed podpisaniem trzeba się gdzieś spotkać, wszystko omówić w naturalnej kolejności. Najpierw rozmawiałem ze mną oczywiście, potem dopiero z członkami delegacji i ja rozmawiałem z szefami, choć tak naprawdę no więcej informacji to by udzielił dyrektor szpitala, jeżeli chodzi o tą część medyczną. To było oczywiście, ale to dopiero znacznie później było. Dyrektor nas tak zainteresowała ta kuchnia szpitalna. Miałem po to w delegacji ordynatora szpitalu ratunkowego, pana doktora Witkowskiego, żeby ocenił on, jak wygląda i technicznie, i organizacyjnie ten szpital, bo być może mojej osobie coś tam umknęło, albo po prostu nie znam się tak dokładnie na tej sztuce leczenia jak pan doktor. I wszystko, co myśmy sobie zażyczyli, to oni nam pokazywali. Tu trzeba powiedzieć, że byli no w pełni gotowi na jakąkolwiek współpracę. Mówimy o organizacji, o symbolice, ale też zostawiliście coś, został ślad po podpisaniu tej umowy, posadzone zostało drzewko, tak, no powiedzmy tak. W cudzysłowie drzewko. Tak, to było do sporych rozmiarów drzewo. Ja też myślałem, że jak tam w programie mieliśmy sadzenie drzewka, no tak jak u nas, będzie dół wykopany, drzewko będzie leżało z boku, my je tam wsadzimy do środka, przysypiemy, podlejemy wodą. Tam drzewo było spore. Oczywiście symbol to był. To było, ono już tam częściowo było, że tak powiem, wyrośnięte i tylko trochę było odkopane, żeśmy to przysypali. Bo to nie chodzi o to sadzenie, tylko chodzi o symbol. Przy tym drzewku jest taki duży kamień z opisanym powodem, że to jest drzewo przyjaźni chińsko-polskiej, a dokładnie przyjaźni partnerskiej Naning Grudziądz, data i powód. Nie? Kiedy rewizyta już partnerów z Chin? Sądzę, że tak. Najlepszym okresem do wizyty w Polsce, przypominamy cały czas, że jest to miejscowość będąca w strefie podzwrotnikowej, czyli średnia temperatura w Naningu to jest 21 stopni. Średnioroczna temperatura 21 stopni. Więc dla nas, ja tak uważam, najlepszym miesiącem dla wizyt strony chińskiej w Polsce jest maj, czerwiec i wrzesień ewentualnie. No wakacje z różnych powodów odpadają, więc myślę, że w maju zaprosimy już część tą medyczną, żeby zobaczyli warunki do współpracy w naszym szpitalu, bo nie byli. Już tą część zawodową konkretną niech zobaczą, niech poustalamy szczegóły, jacy lekarze, w jakich okresach, na jaki czas mają tu przyjechać i co mogą nam wnieść, żebyśmy my skorzystali. Czyli myślę maj, ja nie wiem, ja tak zaproponuję, ale czy to im będzie pasowało, to zobaczymy. Bo myśmy zapraszali chińskie delegacje w różnych okresach, a w różnych przyjeżdżali. Pan prezydent mówił o całej logistyce, przygotowaniach, o tym, co działo się podczas ostatniej waszej wizyty delegacji grudziądzkiej już u partnerów. Ja bym chciała o tej kulturze chińskiej porozmawiać, bo to jest niezwykle interesujące. My na fotografiach możemy zobaczyć coś niezwykłego, coś, czego tutaj w kraju raczej nie doświadczamy.
Tak, nasza delegacja miała możliwość udziału w 13. Festiwalu Muzyki Ludowej, bo tak ten festiwal się nazywa, i zobaczyć ogrom przedsięwzięcia. Nie ukrywam, że to na pewno dla nas olbrzymia inspiracja do tych naszych działań, ponieważ w tym festiwalu bierze udział kilkudziesięciu występujących solistów. Byli to soliści opery chińskiej, co niezwykle nas interesuje, jeśli chodzi o te przyszłe kontakty. Była to muzyka rozrywkowa, muzyka pop, nawet pojawiła się gwiazda, wykonawca Garou, znany nam, tak? Więc też śledzą te trendy światowe. Co chcę powiedzieć, że interesuje nas w najbliższym czasie, aby w naszych działaniach kulturalnych w przyszłym roku pozyskać takich trzech solistów tej opery chińskiej, która jest niezwykle barwna na najwyższym światowym poziomie. Wiemy, że jest taka możliwość, ponieważ rozmawialiśmy z dyrektorami Instytutu Opery Chińskiej w Nanning. Istnieją 62 instytuty, jakby organizacje kulturalne, które zrzeszają wykonawców z prowincji Guangxi, tam gdzie byliśmy, bo właśnie z nimi te rozmowy prowadziliśmy. Z naszej strony zabraliśmy ofertę Grudziąckiego Muzeum. Byli bardzo zainteresowani Galerią Współczesnego Malarstwa Polskiego i myślę, że tutaj właśnie w tym kierunku nasza działalność, współpraca też będzie szła. Teatry Smoka Chińskiego, coś niesamowicie barwnego, gdzie tego typu imprezy możemy zaprezentować naszym mieszkańcom podczas naszych festiwali letnich, które odbywają się w Grudziądzu. Rozmawialiśmy z przedstawicielami takich instytucji kulturalnych, które są bardzo podobne do grudziąckich, ale jest ich znacznie więcej. Więc myślę, że też tutaj dyrektorzy naszych instytucji bezpośrednio już po podpisaniu jesteśmy listu intencyjnego, będą mogli podjąć działania z dyrekcją tych organizacji już tam na miejscu. To jest też istotne, bo zawsze mieszkańców interesują koszty takich wizyt. Ja wiem, że te koszty waszego pobytu, które zostały oszacowane na ponad 40 tysięcy złotych, zostały pokryte z projektu, które miasto Grudziądz realizuje. Tak, otrzymaliśmy zgodę na to, aby te właśnie koszty znalazły się w projekcie Grudziądz Miasto Otwarte dla Biznesu, więc bardzo cieszy nas fakt, iż bezpośrednio te koszty mogą pochodzić ze środków Unii Europejskiej. To wszystko w programie. Na kolejny skaner Grudziądza zapraszam jak zwykle za tydzień w piątek. Do zobaczenia.